Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnej recenzji. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie Huamenga, czyli kolejną kostkę 3x3. I oczywiście wiem, daliście mi znać w unboxingu, że jest to no nie najlepsza wersja tej kostki, bo najlepszą wersją jest wersja na e, kulistym rdzeniu, czyli Bolkor. E, to jest wersja Maglev za 88 zł, dostępna na sklepie Halcube.pl, ale. Też biorąc pod uwagę, że mam akurat taką wersję, no to się o niej wypowiem i powiem Wam co nieco. Ale teraz tak, co nam przychodzi w środku, bo jak widzicie jest tu dość gęsto. Przede wszystkim śmieszna sprawa, czyli instrukcja do korzystania z pudełka. Ale nie takie pudełko jest dołączone do kostki, więc trochę głupio. <laughs> Ale cóż zrobić? No i mamy tutaj te narzędzia do, dodatkowego, do dodatkowej regulacji, tak? Pokazane jak z tego korzystać. Mamy kartę autentyczności jest tu już, Du, nasz projektant, podobno on projektował tę kostkę. Oczywiście posiada on wynik 3 sekundy 47 czyli rekord aktualny w pojedynczym ułożeniu. Dodatkowo mamy no to fajne plastikowe pudełko, o którym wam mówię. one jest akurat naprawdę bardzo fajne bo jest malutkie w zasadzie nie ma żadnych niepotrzebnych elementów wkładamy tu kostkę zabezpieczamy i tyle sprytna i fajna rzecz do tego wszystkie akcesoria regulacyjne tak czyli plastiki które pomogą nam w równym wyregulowaniu centrów mamy jeden dodatkowy nie wiem jak to nazwać tą plastikową wkładkę do centra którą regulujemy kostkę mamy dodatkowo Urządzenie, którym możemy to regulować, chociaż da się to też robić paznokciami i mały śrubokręcik, czyli w zasadzie bez rewelacji, standard, tak sobie powiedzmy. Mamy opakowanie, ładne, połyskujące, to trzeba przyznać, fajnie się świeci, fajnie wygląda. No i instrukcje i tutaj duży plus akurat za instrukcję, z jednej strony mamy instrukcję taką podstawową, notację, inne rzeczy, LBL, instrukcje super fajnie, ale z drugiej strony mamy pełnego Friedricha. Mamy wszystkie algorytmy do f a Mamy też wszystkie OLL i PLL. Sprawdziłem sobie niektóre z tych algorytmów, niektóre są dość dziwne, na przykład permutacja J jest wykonywana, nie wiem czemu, ale jedna z nich po prostu bokiem. Przekręcamy sobie kostkę i wtedy wykonujemy tą J. Także niektóre z tych algorytmów są dziwne, tak samo permutacja A, z którą każdy z nas dobrze zna, ponieważ wygląda ona w ten sposób, czyli tutaj mamy naszą permutację, przeważnie obracamy kostkę tu. I permutację wykonujemy z tej strony. Instrukcja każe nam kostkę przekręcić tutaj i permutację wykonać z tyłu. Ale wiadomo, że mogą być to e, przez naszego rekordzistę używane algorytmy. Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale może znajdzie się ktoś mądrzejszy w komentarzu i to potwierdzi. A teraz co do samej kostki. Oczywiście mam z tyłu głowy, że nie jest to najlepsza wersja tej kostki, ale jednak jest to też jedna z wersji, którą ja posiadam i którą chcę dla Was recenzować. Co mogę powiedzieć na temat tej kostki? Jak widzieliście w unboxingu, ona towarzyszyła takim kostkom jak m.in. Tornado, którego recenzję już widzieliście na kanale, oraz kostce MS3X. I muszę powiedzieć, że na tle tych dwóch kostek wypada ona dość ubogo. Wypada ona dość ubogo, oczywiście jest też tańsza od każdej z tych kostek. W wersji bolkor wtedy już im dorównuje ceną, ale też pewnie dorównuje im wtedy performancem. Co do samej kostki, nie powiem, że ona jest zła, bo kostka porusza się naprawdę całkiem przyjemnie, tutaj nie ma co gadać, nie ma co doszukiwać się złych rzeczy. Kostka porusza się całkiem sprawnie, miło, przyjemnie, jednak czuję w niej taką, jakby to określić, zabawkowość. Czuję w niej zabawkowość, jeśli chodzi o jakość plastiku, nawet dźwięk, który ona wydaje. Jest jakiś taki pusty, pusty, bardzo plastikowy. No, posłuchajcie sami. To jest coś, co od razu przywodzi mi na myśl tanią zabawkę. Oczywiście performance tej kostki to nie jest performance taniej zabawki, taniej kostki, ale ma ona dość ubogi system regulacji. Magnesy, jak widzicie, a w zasadzie ich nie widzicie, bo są. Schowane w środku, więc nie ma tutaj do czynienia z żadną regulacją magnesów. Oczywiście w tej wersji, podkreślam to, bo pamiętajcie, że są różne wersje tej kostki. Dalej, jeśli chodzi o to, co pod centrami, no to tutaj też bez szału. Kostka jest szybka, to prawda, ponieważ ma system Maglev, ale jeśli chodzi o centry, no to mamy standardową śrubę, którą możemy sobie dokręcić śrubokrętem i właśnie ten system regulacji. Tak jak mówiłem, jego. Możemy regulować za pomocą dołączonego narzędzia, ale możemy to też robić najzwyczajniej w świecie paznokciami. Tutaj wystarczy się wstrzelić w dobre miejsce i wtedy sobie przekręcamy. Ale zobaczcie, to samo zrobię paznokciami, z tym że, o, to jest ciekawa rzecz, że przekręca się czasami center, chcąc to przekręcić. Ja kostki używam, o widzicie, znowu się to stało. Ja kostki używam na tym setupie bazowym, tak mi się układa ją najwygodniej. Ja w ogóle lubię kostki, które są luźne, a które mają dość silne magnesy. Tu te magnesy są dość silne, to muszę przyznać, z czego jestem zadowolona. Ale jeśli ktoś nie lubi mocnych magnesów, które mocno klikają, no to nie spodoba mu się fakt tego, że kostka nie posiada regulacji magnesów. No ale niestety... Tak to już bywa, że jeśli bierzemy kostkę troszkę tańszą, troszkę, powiedzmy, uszczuploną względem tej najlepszej wersji, to czegoś będzie brakowało. W tym wypadku braku regulacji magnesów. Dla mnie nie jest to problem w tym setupie, dla wielu osób może to być problem. Co do samego już, powiedzmy, performance'u, ale wynikającego nie z jakichś tam dygresji osobistych, nie z przekonań i tego jaki mam głos, tylko po prostu z układania muszę przyznać, że układa mi się na tej kostce naprawdę mimo wszystko przyjemnie. Moje wyniki osiągane na niej podczas treningów wcale nie odbiegają specjalnie od wyników, które ustanawiam na mojej głównej kostce, którą aktualnie jest MS3X. Na jego recenzję musicie jeszcze chwilkę poczekać, ponieważ jest tam bardzo dużo drobnych szczegółów nad którymi chcę popracować, które chcę potestować przed... Opowiedzeniem wam o tamtej kostce. No tutaj tych szczegółów niestety nie ma zbyt wiele, więc prawda jest taka, że jest to kostka, którą w miarę szybko można w całości poznać, bo wystarczy ją poukładać. Regulacja jest, tak jak mówiłem, dość prosta, więc tutaj też nie ma zbyt wiele do kombinowania. Czy jest to kostka, którą bym wybrał? To jest dobre pytanie. Czy jest to kostka, którą bym wybrał? Szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że kosztuje ona 80. 8 zł, no około 90 zł, raczej nie dokonałbym takiego wyboru, bo wiem, że w podobnych pieniądzach, a naw nawet inaczej, w mniejszych pieniądzach mogę wybrać kostkę, która performancem jest bardzo zbliżona do niej. Może będzie to kostka, która nie ma maglewa. Wiadomo, że dzięki temu, że jest maglew, to kostka jest naprawdę szybka. Ale też przez yy, braki w niektórych regulacjach czasem kostka jest gorsza do opanowania. Coś tam nam ucieknie, coś się przekręci. Przyznaję, że gdy zabierałem się za układanie na tej kostce, to pierwsze moje ułożenia niestety były takie, że gdzieś nie wiem przy robieniu krosa coś mi się tam przekręciło, nie tak jak chciałem czegoś nie opanowałem. No i powodowało to błędy, i pierwsze czasy były wyraźnie gorsze. Potem gdy dłonie przyzwyczaiły się do tej właśnie kostki już było naprawdę ok. Ale miejcie na uwadze, że mimo że jest to maglev, fajnie, że jest ten maglev, ale możecie wziąć sobie kostkę o podobnym performensie, nawet... Tańszą wersję tej kostki, która nie ma maglewa, i też będzie się na niej fajnie układało. Nie musicie wydawać 90 zł. 90 zł to już jest taka kwota graniczna, bo jak dołożycie sobie do tego 20-30 zł, czyli tak naprawdę 30% w górę pójdziecie z waszym budżetem, to już możecie sobie ogarnąć naprawdę top tierową kostkę. Kostkę, która was nie zawiedzie, i już macie dość szeroki wybór, jeśli chodzi o wszystkie te flagowe układanki. Także moja opinia na sam koniec jest taka, że chłamek to jest naprawdę spoko kostka, mimo wszystko układa się przyjemnie, ale nie daje ona wajbu kostki flagowej w tej wersji, czyli w wersji Maglev, bez bolkora, bez kulowej, kulowego rdzenia. Jest to kostka, która niestety bardziej daje feeling kostki budżetowej. Mimo że porusza się całkiem przyjemnie, brakuje jej wielu rzeczy związanych z regulacją. Nie pokombinujecie tutaj tak bardzo jak przy flagowych kostkach innych firm. No i biorąc pod uwagę jej cenę, czyli około 90 zł, szczerze wybrałbym albo kostki tańsze, które poruszają się równie dobrze, albo dopłaciłbym te 30 zł i wybierał jakąś kostkę flagową. Więc no niestety, ale ta kostka plasuje się ze względu na swoją cenę w takim niefajnym miejscu, że ciężko znaleźć tutaj pozytywy, na podstawie których warto byłoby wybrać tą kostkę zamiast tańszej, lub nie dopłacić do kostki lepszej. No i z tym was zostawiam. To by było wszystko. Kostkę oczywiście kupicie na halcube.pl, a ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych recenzjach. Cześć!